te wydarzenia, o których czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, są wydarzeniami, w których odczytujemy obecność też Pana Boga. Słyszymy o tym wprost. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokonała. Zazdrość jest w katalogu grzechów głównych, ale pamiętamy, że grzech to jest czyn świadomy i dobrowolny. Więc jeżeli jest w nas uczucie zazdrości, to ono nie jest grzechem. Dopiero postawa zazdrości, że pod wpływem uczucia zazdrości czynię coś złego, to ten czyn krzywdzenia innych zazdrości jest grzechem. Ale samo uczucie zazdrości nie jest grzechem, bo uczucia nie podlegają ocenie moralnej. Zazdrość jest jako uczucie po prostu pragnieniem dobra, jakie ktoś posiada. Więc Pan Bóg pała miłością, która między innymi jest zazdrosna, która pragnie dla nas dobra. Kiedy my idziemy w jakiś taki romans, cudzołóstwo z bożkami, kiedy duchowo zdradzamy Pana Boga, to On jest o nas zazdrosny, czyli pragnie, żebyśmy wrócili do Niego, pragnie, żebyśmy respektowali przekazania, między innymi pierwsze przekazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, z innymi, z cudzymi bogami nie będziesz cudzołożył. Tylko Pan Bóg jest Bogiem, tylko On jest tym, który powinien być na pierwszym miejscu w naszym życiu. I jak mówi święty Augustyn, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim miejscu.